Cześć, tu Maciej czerniawski. Mówi się, że lepiej nie występować w stroju w kolorze tła, zatem ekspresowo się przebiorę. Jeszcze tylko kamizelka. Ach, jeszcze marynarka. Żartowałem, już jest OK. Wdrożyliśmy platformę edukacyjną dla kolegium Da Vinci. Gdybym zadał tobie pytanie, co dalej, zapewne uzyskałbym, uzyskałbym odpowiedź: otwieram kurs i się uczę. Właściwie tak, tak, właściwie o to chodzi. Jednak jak to będzie wyglądało od samego początku? Zaprojektowaliśmy platformę tak, aby była przyjazna. Co to oznacza przyjazna? Oznacza intuicyjna plus. Za chwileczkę postaram się to wyjaśnić. Zatem troszkę dokładniej. Użyjesz prawdopodobnie jakiegokolwiek urządzenia, które ma przeglądarkę, lub takie, na którym możesz zainstalować aplikację na Android czy iOS. Uwaga, dla CDV jest specjalna aplikacja, nazywa się e-learning CDV. Po zainstalowaniu aplikacji, bądź w przeglądarce, wpiszesz adres CDV. E Oczywiście, w przypadku, w przypadku aplikacji CDV nie będziesz musiał wpisywać adresu. Pojawi się okno logowania, w którym wpiszesz dane identyczne, jak te, które masz do innych systemów uczelni. Te, którymi się zwyczajowo logujesz. Jeśli dokonasz w przyszłości zmiany tych haseł, uwaga, automatycznie one się zmienią na platformie. Górne menu strony, strony frontowej, klikamy w opcję kursy. Wybieramy ten który, ten, który chcemy, bądź korzystamy z wyszukiwarki, aby znaleźć ten odpowiedni. Pamiętaj, że kursy, które zobaczysz, będą tymi, które zostały dla Ciebie udostępnione. Na platformie są narzędzia, które mają spowodować, że Twoja nauka będzie przyjemniejsza. Wszystko to jest tak naprawdę dla Ciebie. Po pierwsze, dostęp do funkcji instrukcji, czyli jeżeli możesz zrobić cokolwiek na jakiejkolwiek stronie, a nie wiesz do końca, co masz zrobić, kliknij w instrukcję, czyli w literkę I, niebieski przycisk okrągły, znajdujący się w dolnym, prawym narożniku ekranu. Następne narzędzia, które możesz używać, to na przykład komunikator, w którym możesz się skomunikować z. Z nauczycielem, bądź uzyskać informację od kolegów czy koleżanek grup, w których się znajdujesz. Ciekawostką jest to, że jest auto-uzupełniający się kalendarz. W miarę upływu czasu pojawią się w nim aktywności, które są określone czasowo. Nie będziesz musiał śledzić wszystkich kursów i zadań domowych w nich zawartych, gdyż będą one dostępne w kalendarzu. Jedno kliknięcie i przechodzisz do konkretnej aktywności i jest bardzo mała szansa, że coś przegapisz. Kiedy będziesz oglądał materiały wideo, to platforma zapamięta, gdzie skończyłeś, i nawet jeśli po miesiącu rozpoczniesz oglądać ten sam film edukacyjny, to platforma będzie wiedziała, gdzie zakończyłaś, zakończyłeś i cofnie się o pięć. Sekund, po to, żebyś złapał, złapała kontekst. Ciekawostką jest, że dla CDV otworzyliśmy dodatkową platformę, nazywaną Biblioteką Kursów. Nie zdradzając szczegółów, to będziesz mógł uzyskać dostęp do kursów spoza Twojego kierunku. Zapewniam, że tych ułatwień, udogodnień jest znacznie więcej. Pamiętaj, że jeśli moglibyśmy dla ciebie coś zrobić więcej, jesteśmy otwarci na twoje sugestie. Wystarczy kliknąć w piktogram koperty na stronie platformy i wysłać do nas wiadomość. To, co zostało wykonane, to dzięki nieprzebranym za sobą pasji naszego zespołu, intensywnego przetwarzania informacji zebranych podczas uważnego słuchania studentów z wielu uczelni w kraju i za granicą. Połączyliśmy wszystkie kropki i realizujemy naszą misję, której założeniem jest, że Elea zapewni Dostęp do wiedzy dla każdego, bez względu na pochodzenie, status społeczny czy finansowy. Wierzymy, że będzie to możliwe. Jeśli chciałbyś nas wesprzeć, to wystarczy dobre słowo. Za każdą tego rodzaju wypowiedź będziemy bardzo wdzięczni. Wyślij do nas tą wiadomość. Wiadomości są anonimowe, ale jeśli umieścisz tam swój adres e-mail, to z przyjemnością odpowiemy z podziękowaniem. Uprzejmie dziękuję i, za, i zapraszam do nauki.